czas. Bardzo dziękuję. Dziękuję za te brawa. Pani marszałek, pani premier, panie posłanki, panowie posłowie, zabierając głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, przypominają mi się okresy, kiedy walczyliśmy z kryzysem światowym. Zabierałem wówczas parokrotnie również głos w tej sprawie. Wówczas też było wiele egoizmów narodowościowych, były mniej lub bardziej mądre wypowiedzi polityków, ale myślę, że Europa po tym kryzysie, mimo że trochę poobijana, wyszła mocniejsza. Bogatsza o te doświadczenia, które wszyscy razem przeżyliśmy i dziś ważne, żeby z tego następnego kryzysu, który jest chyba największym kryzysem Europy po II wojnie światowej, wyciągnąć takie wnioski, żebyśmy też wyszli mocniejsi, a nie słabsi. Tak się stanie, jeżeli przyjrzymy się nie tylko skutkom obecnych działań, ale również ich przyczynom, po to, żeby zrobić wszystko, żeby przyczyny się nie powtarzały. Jeżeli chodzi o skutki, to kilka dni temu mówiliśmy o 40 tysiącach uchodźców, teraz rozważamy 140, no dziś już wiemy, że jest 500 tysięcy uchodźców, no czyli trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby zatrzymać tę ilość. Pani premier i panowie ministrowie mówili o szczelnieniu granic, o tym wszystkim, co jest niezbędne, z tym się zgadzamy. Ale obserwując, co otrzymują niektórzy politycy europejscy, no to w ostatnich dniach, widząc skalę zjawiska, o 180% zmienili swoje poprzednie wypowiedzi. I w takim momencie jesteśmy. Wysokiej Sejmie, chciałbym taką własną refleksją się podzielić. W 2002 roku jako przedstawiciel polskiego rządu uczestniczyłem w takiej konferencji ONZ-owskiej na temat rozpasanej konsumpcji i wówczas przedstawiciele państw właśnie afrykańskich pokazywali, że ludzkość będzie się rozwijała w takim kierunku, że będzie bogata północ i biedne południe i ta północ coraz bogatsza, a południe coraz biedniejsze, to nieuchronnie w którymś momencie dojdzie do konfliktu na tym tle. Jako poseł Warmii i Mazur wiem, że jeżeli są dwa zbiorniki na różnych poziomach i nie ma właściwej śluzy, to w którymś momencie dojdzie do katastrofy. I chyba dziś w globalnych układach patrząc, takiej śluzy nam zabrakło. No, tą śluzą miał być pewien fundusz tworzony przez różne bogate państwa na wsparcie Afryki. Taki fundusz powstawał, ale to często bywa tak z takimi funduszami, jak powiedzmy bogaci ludzie obserwując biedę naokoło siebie, robią bal charytatywny, żeby zakłócić własne sumienia, bo to niewiele pomoże tym biednym, ale ich sumienie są bardziej, że tak powiem, uspokojone. I tak to szło z tymi funduszami. Dawaliśmy środki, które przerabiały firmy z państw donorów. Często było tak również, że jak tych środków nie przerobiły, to dawali na elity poszczególnych krajów określone środki, a te elity kupowały dobra luksusowe, które produkuje bogata północ i kółko się zamykało. I dziś jesteśmy tego typu sytuacji, że były bardzo krwawe reżimy. Wszyscyśmy się z tym nie zgadzali, wszyscy protestowaliśmy. Te reżimy zostały obalone, tylko polityka to czasami powinna być partia szachów, przewidzieć parę ruchów do przodu. Nikt nie przewidział, że następne reżimy będą bardziej krwawe, bardziej złe, jak te, które zostały obalone. I dziś pierwszym krokiem, który powinniśmy rozważać również w skali tej europejskiej, mówię o tym, że wypowiadał się pan minister spraw zagranicznych, to zrobienie wszystkiego, żeby ci ludzie mieli gdzie wrócić, żeby poziom życia i spokój życia w ich krajach mógł być zapewniony, czyli musimy działać w dwóch kierunkach. Z jednej strony zapewnienie tam bezpieczeństwa i dobrej pracy, z drugiej strony stworzenie pewnych mechanizmów, takiego planu Marshalla dla tych części, po to, żeby oni mogli się rozwijać. Nas martwi dzisiaj to, że uciekają z tych krajów, nie mówimy, że terroryści, bo tego nie mamy żadnych dowodów, natomiast uciekają najbardziej kreatywni, najbardziej dynamiczni ludzie, ucieka inteligencja.
Nawet jeżeli współczesny świat się zreflektuje i przeznaczy środki na jakieś fundusze, to kto te fundusze wykorzysta, jeżeli tam będzie prosty naród podatny na wszelkiego rodzaju manipulacje? Nie boimy się terroryzmu tu, u nas, teraz. Boimy się tego terroryzmu, który tam może powstać i się rozprzestrzeniać na cały glob, jeżeli będziemy w ten sposób postępowali. W Europie rozlegają się głosy, żeby nie tylko oddzielić ekonomistów, tych uchodźców ekonomicznych od politycznych i innych, czy od realnych uchodźców, ale żeby również z tych uchodźców wychwycić tych fachowców, których brakuje Europie. Jeżeli to pójdzie w takim kierunku, to Europa będzie znowu bardziej bogata, Afryka bardziej biedna i w którymś momencie następny kryzys będzie jeszcze gorszy jak to, co w tej chwili, z czym mamy w tej chwili do czynienia. My, szanowni panie posłanki, panowie posłowie, Polacy jesteśmy narodem na dorobku. My musimy więcej pracować. Za czasów mojej młodości, to było wiele lat temu, mówiło się, że Polska z lotu ptaka przypomina talerz z pierogami, w środku leniwe, na koło ruskie. Dziś jesteśmy najbardziej pracowitym narodem Europy, najbardziej wykształconym narodem Europy, ale musimy za mniejsze pieniądze ciężej pracować jak inne narody. I dziś, jeżeli wspominane tu było parokrotnie problem uchodźców czeczeńskich, jak popatrzymy, pani premier mówiła, ile ich tu przyjechało, około 100 tysięcy, ile jest realnie jest, no jest znacznie, znacznie mniej, z tego względu, że jak mają do wyboru, czy jechać do kraju, który ma inny socjal, jak do kraju takiego jak Polska i ciężko pracować za mniejsze pieniądze, to wiadomo, że tego nie zrobią. Jeżeli dzisiaj to, co mówił pan minister Schetyna, no ja znam z danych prasowych, być może one są nieprecyzyjne, ale Niemcy przygotowują się do tego, żeby wydać około 10 miliardów euro na uchodźców, a wysoki komisarz Unii Europejskiej 1,5 miliarda, no to szanowni państwo, wiadomo, w jakim kierunku ten proces będzie przebiegał. No, to tu nie ma co się oszukiwać. Jeżeli prawdą jest, że 6 miliardów ludności naszego globu, 1,5 miliarda posługuje się na Facebooku, no to patrzą, gdzie jest ten raj utracony i jadą do tego raju. To jest naturalna rzecz. I naszym zdaniem, zdaniem Polskiego Klubu Parlamentarnego, Polskiego Stronnictwa Ludowego, powinniśmy, tak jak pani mówiła, w tych miejscach, gdzie możemy zapewnić godziwe warunki, przyjąć, nakarmić uchodźców, przetrzymać i przekazać do tych krajów, gdzie zapewnimy im przedtem spokój. Nie widzę tu też możliwości takich, jeżeli ktoś zechce ciężko pracować, tak jak my pracujemy, pracować do tego, żebyśmy sprostali konkurencji, no to chwała mu za to. Takich trzeba wychwytywać, ale to będzie garstka ludzi. Natomiast cała większość będzie szukała lepszych warunków, będzie szukała w tych krajach europejskich, gdzie te warunki są lepsze, gdzie no, nie mieli takiej złożonej historii jak my, gdzie inaczej to wszystko wyglądało i tam będą szukali swego azylu. Jeżeli dziś boimy się, no, bo państwo islamskie, chcąc postraszyć nas również w Polsce, w Europie, pokazywało te krwawe egzekucje, pokazywało to wszystko, czego pokazywać nie powinno. I stąd nie ma się dziwić obawom społeczeństwa. Jesteśmy jeszcze w o tyle trudniejszej sytuacji, że nie mieliśmy kolonii, nie mieliśmy kontaktu z tymi ludźmi, nie mieliśmy też możliwości takiego dorobienia się na koloniach, jak dorobili się inni. I w związku z tym nie widzę tu wielkich obaw przed jakimiś większymi nasiedleniami się na terenie Rzeczypospolitej uchodźców, bo jak przypominałem, 100 tysięcy uchodźców czeczeńskich, garstka tylko została w Polsce, reszta jest po całej Europie. Spróbujmy szukać tego, co nas łączy, nie tego, co nas dzieli. Załatwić z ludzkiego punktu widzenia tym ludziom godziwe warunki pobytu w naszym kraju, a wierzę, że w niedługim czasie, jeżeli społeczność międzynarodowa się ogarnie i stworzy w ich kraju takie warunki, że mogły się rozwijać, oni powrócą do swoich krajów i nie będzie problemu. Dziękuję.